To są zawody międzynarodowe i na te zawody przyjechali też reprezentanci paru krajów, między innymi Polski czy Czech. Jeżeli chodzi o format zawodów, to większość konkurencji rozgrywamy w formacie tak zwanym average of five, czyli układamy 5 ułożeń, a następnie liczymy średnią z 3 środkowych, czyli nie, do średniej nie liczymy najlepszego i najgorszego czasu. W jakichkolwiek rozgrywkach to rekord świata w 2x2 to jest 47 setnych sekundy. Jeżeli chodzi o Polskę, to 49 setnych w tej samej kostce. Samo nauczenie się kostki to jest kwestia paru dni, ale żeby się nauczyć tak szybko układać jak tutaj koledzy w finale, to trzeba trenować wiele lat. Na tych zawodach rozgrywaliśmy parę konkurencji. Były to konkurencje kostka 2x2, 3x3, 4x4 i 5x5. Układanie kostki 3x3 z zamkniętymi mieczami, układanie jedną ręką, następnie konkurencja Clock oraz Megamix i była rozgrywana również jedna nieoficjalna konkurencja, tak zwane 15 Puzzle. A wszystkie wyniki można znaleźć na stronie live.worldcubeassociation.org. Właściwie to sam siebie namówiłem, trafiając przypadkiem na jakimś jarmarku na kostkę Rubika i po prostu próbowałem ją ułożyć, jak się udało, to potem coraz szybciej i szybciej. A trening to około kilka godzin dziennie, im więcej, tym lepiej, tym na wyższy poziom można się wspiąć. Na ułożeniu jak najszybciej klasycznej kostki Rubika. Startowałem we wszystkich kategoriach na tych zawodach, ale 3x3 jest moją główną konkurencją.